Dostałem, jak nazywa, umowa od Frankfurt, Niemczech i Wisła Kraków. Ale ja wiem, gdzie jest Niemczech, ale Polska, Wisła Kraków nigdy nie słyszałem. Też dlatego ja myślałem, że chyba to jest, to myślę, że to będzie fajnie. To dlatego nie żałuje pan? Nie, serio. Serio, no tak przyjechałem, bo ja myślałem, dobra, no jadę do Wisła Kraków, ale ja miałem dwa umowy, Frankfurt i Wisła, ale wybrałem to Wisła Kraków. Bo kierunek jest rzeczy odwrotny, to Polacy jeżdżą z Polski do Niemiec do pracy, tak? Nie, więc... Tak jest, ale ja jak mały człowiek, ja wiem, że moje miejsce jest w Europie, ale nie wiem gdzie. Drugiej strony, ja myślałem, że każdy biała osoba jest anioła, to jest dlatego ja chciałem przyjść. O, i co się okazało? To nie podobają nam, jak się to już zmienił pan zdanie. Ale tak myślałem kiedyś, ale wiesz, to jest dlatego ja od mało lat no, myślałem, że ja nie będę mieszkał w Afryce, ja wiem, że moje miejsce jest w Europie. Bo ja chcę spotkać z anioła po prostu. I przyjechał pan do Polski i co tam? Powiem ci, że to nie było tak łatwe, to nie było tak, ja myślałem. To znaczy nie było tu tyle aniołów, ile... Nie. Nie było, ale to śmieszne, to pierwsze spotkanie, no jak przyjechałem, to jest 12 lat temu, listopada, to dla mnie to było masakra, bo wiesz, no w Nigerii było prawie 38 stopni. 12 lat temu listopada, nie wiem, czy chyba minus, nie pamiętam nawet, ale dla mnie to było niesamowite. No nawet zaczynam pytać, gdzie jestem, bo nigdy nie widziałem taki klimat w życiu. No tak wygląda pierwsze spotkanie. Dobrze, a ludzie? Kiedy się pan przekonał, że nie wszyscy z aniołami tutaj? Powiem ci, że nawet nie umiem mówić po polsku, bo 12 lat temu, no teraz jest po prostu dużo łatwiej. Bo dużo ludzi umie mówić po angielsku nawet, ale 12 lat temu, nie wiem, kilka, bo ja próbowałem rozmawiać z ludźmi, ale nie dam rady, bo każdy mówi po polsku, a ja tylko po angielsku umiem mówić. Ale pamiętam, że miałem kolegę, pierwszy kolega tu w Polsce, Łukasz chyba nazywa, on mówi po angielsku, to jest dlatego ja mogę nawet porozmawiać, ale to było trochę ciężko na początek, bo nawet prezes Wisła Kraków nie mogę dogadać, bo nie umiem. Każde spotkanie musi mieć tłumacza. No. A jak wyglądało? Jak wyglądało funkcjonowanie po przyjeździe? Znaczy, wynajęcie mieszkania, nie wiem, aklimatyzacja tutaj, to było trudne, czy...? Mieszkania to wszystko, klub załatwił wszystko, bo mieszkałem w hotelu w Krakowie i to ja nic nie wiem, po prostu. Ja nic nie dogadowałem z nikogo, tylko wszystko jest od klubu, bo ja przyjechałem, mam hotelu, gdzie mam mieszka, i tam przychodziłem do treningu codziennie. No. I jak to się stało, że klimat pana nie wystraszył? To znaczy, że nie musiał pan tu zostać całe 11 lat, prawda? Mhm. Ale nie, ja pamiętam, że pierwszy trening to był fatalny, bo nie mogę biegać, bo nie czuję palca. No, zaczynam rozmawiać z kolegą, mówię, że ja nie mogę biegać, nie mogę kopnie do siebie. Na każdy, wiesz, zaczyna śmiać, ja mówię, to nie śmieszne, to prawda, ja nic nie czuję. Nawet ja wyglądam jak człowiek bez noga. Ja nie mogę kopnie to, a trener mówi, no,
No idziemy dalej, do tyłu, ale nic nie wiem. Ja mówię, matko, jak to jest klimat? Bo nie mogę ruszać w ogóle. To jest pierwsza, wiesz, to był śmieszny, ale to prawda. A potem, wiesz, powiem ci, że miesiąc czasu, nawet 3 miesiące nic nie wiem, bo jeszcze nie wiem, gdzie jestem. Ja, wiesz, codziennie ja patrzę przy okno, ja jeszcze widzę Nigerię. Nigdy nie widziałem śnieg. No, widziałem śnieg pierwszy raz tu w Polsce. No, wszystko dla mnie to jest po prostu niesamowite. A ludzie? Czym się różnili od ludzi w Nigerii? W tej chwili takie funkcjonowanie na co dzień, tak w życiu. Powiem ci, że wcześniej nic nie widziałem, ale na dzień dzisiejszy no, dużo widziałem. A jest dużo różnicy, bo ludzi tu w Polsce jest takie zamknięte ludzi, a w Afryce ludzie jest takie otwarte. Ale ja już jestem Polak. Ja mam po prostu mieszane głowa, pół Afrykańczyk i pół Polakiem. Czyli ja na dzień dzisiejszy powiem ci, że jest dużo problem. Ale nigdy w życiu nie miałem depresji, ale już zaczynam mieć to depresję tu w Polsce, ale to jest dlatego, ja zaczynam rozumieć ludzi w Polsce, bo brakuje witamin D, nie ma słońca. Też tak myślę, tak? No, tak, no to jest prawda, no, bo nigdy nie miałem depresji, jestem szczęśliwy człowiek, ale sorry, że tak mówię, jestem czasami krówi, ale że wiesz, nie wiem dlaczego. No to jest problem, bo ja nie wiem, dlaczego ja nie jestem szczęśliwy. To jest dużo różnicy. Dobrze, ja chciałem się, jeżeli to nie jest bardzo trudna sprawa, to chciałem pani się zapytać, jak się państwo poznaliście. Czy to jest bardzo intymne pytanie? Nie. Ja jeszcze skomentuję może to, co mąż powiedział, bo mąż od przyjazdu do Polski zaczął mieć depresję z różnych powodów, między innymi braku witaminy D, a ja, jak państwo widzą, wręcz przeciwnie, on cały czas mnie rozśmiesza, więc ja tak jakbym miała coraz więcej witaminy D od niego, cały czas się śmieję i mam coraz mniej depresji zimowej i jesiennej, także... A jeszcze mamy 4 dzieci w domu, więc naprawdę powodów do zadowolenia i radości mam. Jak się poznaliśmy? Poznaliśmy się na Ojcu Świętokrzyskich, bardzo blisko stąd. Ja szłam do bankomatu, a mój mąż stał przed takim kioskiem, tanie telefonowanie zagraniczne i zatrzymał mnie. I zaczął od takiego tekstu, który jest podobno dosyć skutecznym i popularnym tekstem wśród Afrykańczyków, czyli, że jesteśmy sobie przeznaczeni. czego ja nie kupiłam początkowo. Ale chyba uśmiech najbardziej mnie zgubił jego. Cały czas się uśmiechał i, no i przekonał mnie do tego, żeby mu dać numer telefonu, ale nie miałam na tym etapie jeszcze planów kontynuować znajomości. Natomiast przyśnił mi się tejże nocy i sen był tak intrygujący, że stwierdziłam, że to trzeba zeksplorować dalej, więc zgodziłam się na spotkanie i 5 miesięcy od spotkania już było wesele. Jakie było wesele? Po polsko-nigeryjskie? Jak to było zorganizowane? Pierwszy to był nasz ślub cywilny. Rok później był nasz ślub kościelny, a pół roku po kościelnym był tradycyjny ślub w Nigerii. Tradycyjne wesele. Jest coś, co muszę zapytać, chociaż pewnie nie jest, może to nie jest... Nie jest ale o Pani tutaj Wasze doświadczenie, bo jak z różnych sondaży wynika, że Polacy nie są wielkimi fanami mieszanych małżeństw. Nie są tak negatywnie nastawieni jak niektóre inne narody, natomiast też nie są bardzo pozytywnie nastawieni. Czy nie zetknęła się Pani z komentarzami, że to nie wiem, że to jest, że coś jest, że
krytycznymi komentarzami pod adresem waszego związku? Najbardziej urzekła mnie kilka lat temu pewna starsza pani z laseczką w parku, mijając nas, powiedziała: a Polaka to sobie nie mogłaś znaleźć? Także to było takie najbardziej bezpośrednie, aha, otwarte. A starsza pani, rozumiem? Tak, tak, bardzo starsza, tak, bardzo starsza. Ja muszę państwu powiedzieć, mam koleżankę w pracy, która miała kiedyś, być może większość z państwa, którzy byli na poprzednim spotkaniu, to słyszeli, ale mam koleżankę, która miała męża Brazylijczyka, który był bardzo czarnym Brazylijczykiem. Ona spędziła z nim parę lat w Brazylii, a potem wróciła tutaj z dwójką dzieci, w tym z jednym bardzo, bardzo maleńkim. Miała taką sytuację w parku, zresztą w Warszawie, że podeszła do wózeczka starsza pani właśnie, żeby się pochylić nad wózeczkiem, zajrzała do wózeczka tam, prawda, żeby postraszyć niemowlę. Po czym jak zobaczyła kolor dziecka, to krzyknęła i uciekła. Więc muszę powiedzieć, że takie właśnie o to się chciałem zapytać właśnie, czy z takimi rzeczami się zetknęliście, z negatywnym nastawieniem Polaków do osób o innym kolorze skóry. Nie wiem, czy kwestią rasizmu na stadionach, tak? Bo to jest duża, to była duża kwestia. Czy takie sytuacje się zdarzały? I czy, no nie wiem, no, nie, w związku z tym nie myśleliście, że wyjechać do kraju, który jest bardziej tolerancyjny, albo... pierwsze pytanie właśnie, czy się z tym osobiście zetknęliście, a drugie, co myślicie o takich sytuacjach? Czy one was dotykają osobiście, czy uważacie, że to są jakby breaki jakichś kretynów, prawda, którymi się nie należy przejmować? No ja wiem, że tak będzie, ale jestem po prostu twardy człowiek, że ja nie boję nic. Ja wiem, że jestem gotowy na wszystko. Ja wiem, że będzie, wiesz, dużo ludzi będzie krytykować nasze małżeństwo z dziećmi, ale ja byłem gotowy na to. Ale to jest właśnie dlatego, ja już nie gram piłkę nożną, bo miałem kilka sytuacji, że nawet moja drużyna nie jest szczęśliwa, że jestem dobry zawodnik. Czasami do mnie mówię, o, idzie król, ale czasami nie wiem, że ja rozumiem, o, zobacz, idzie król, kurwa, nie wiem dlaczego, ale on nie wie, gdzie jest Real Madrid albo wiesz, no jak. No dużo, dużo problemów miałem, jak mam nowe buty, skąd, dlaczego Muzin jest dobry niż nasz, wiesz, Polak. I ja myślałem, że to jest tylko tu, ja grałem kilka w miastach tu w Polsce, każdy klub jest to samo. I zaczynam myśleć, że to nie jest moje miejsce po prostu, ale ja... Piłka nożna jest moje życie. I... No ja myślałem, że... No ja będę kontynuować, ale nie wiem jak, chyba nie tu. Ale już budowałem rodzinę. Nie mogę zostawić moją rodzinę tu i... Wiesz, ja nawet nie wiem gdzie. I to jest dlatego zaczynałem myśleć o innych rzeczy, bo czas jak na nikogo. Otworzyłem to restaurację, ale też w restauracji mam kilka sytuacji. Ludzi, najbardziej jest policja, bo dla mnie to jest okropne. Ale jakieś sytuacje trudne z policją? Czy ja dobrze zrozumiałem? Non-stop mam problem z policjantem, bo ludzie dzwonią, że jest, w restauracji jest głośna, a policja przyjechał i zobaczył, nie ma nikogo i zaczyna, wiesz, robić awanturę. Nawet ja kilka razy policja do mnie mówi, wróć do Nigerii i nawet on rozmawiał z tobą, ja nie słyszałem, ja mówię, ja? On do mnie mówi, ja i co, policja? Ja mówię, proszę pana, jesteś pożna ludzie, które powinno obronić ludzi, nie straszyć ludzi. Ale no, ja mam więcej problemów z policjantem
Policja mi nawet prawie, nie wiem, każdy tydzień albo czasami codziennie. I ale nie wiem, ale ja myślę, że coś trzeba zrobić na ten temat, bo ja myślę, że jest, jak ja dostam to obywatelstwo, już jestem Polak, ale już mam to obywatelstwo, ale ja widzę, że nawet kolor moja skóra jeszcze pokazuje, że ja nie jestem Polak. Dla mnie to jest po prostu, ja mam to przykro, no, to mam ból w serce czasami, bo ja kocham ludzi. Jak ja spotkam kilka sytuacji, jak ludzi, wiesz, krytykuje, mówią do mnie czarnuchu, no różne sytuacje, które spotkałem, ale to jest. Jeśli mogę coś dodać. Sekundkę, bo jeszcze chciałem zapytać o dzieci w szkole. Czy tam nie było trudnych sytuacji na przykład? No, były takie sytuacje, że takie zachowanie policji trzeba, nie wiem, opowiedzieć w gazecie, no nie wiem, skarżyć się, tak, żeby oni mieli jakiś problem, żeby wiedzieli, że tak nie wolno. Nie? Nie, no, problem jest tak, że ja byłem w szkole, ja chciałem odebrać mój syn Alex. Przyjechałem tam i nie wiem, czy to jest kolega mój syn, i mówił: Alex, przychodził mąż do ciebie, ale dla mnie to było, jestem w szoku. No patrzyłem na nauczycielka, ona nic nie, ona stała jak nie wiem co nawet. A ja wiem, co mam zrobić. Zatrzymałem to mały człowiek i ja, wiesz, trzymałem go na ucho mocno. Mówię: słuchaj, jak wrócisz do domu, powiedz swoje rodzice, co zrobiłeś dzisiaj. Ale on wymienił korok do czerwone. Ja mówię: no tak, tak powinno być. Jak wrócisz do domu, powiedz: tata, twoje rodzice, co zrobił, co powiedziałeś. A potem wróciłem do nauczycielka, ja powiedziałem, że słuchaj, to będzie pierwsza i ostatni raz. Następnym razem to będzie awantura całej Polsce. Wszędzie będzie problem. No tak powiedziałem. No tak. No, wróciłem do domu, bo wiesz, nie mogę, następny dzień, ja byłem w domu, a mój syn zaczyna płakać i pyta mama, czy tatuś będzie po mnie przy szkole? Bo od razu on myślał, że już kiedy będzie, wiesz, przychodzisz odebrać go przy szkole, no to jest problem. Tak, to przerwałem pani. To jest tak, że są takie sytuacje różne, że na przykład mąż stoi na ulicy przed restauracją swoją i przejeżdża samochód, w którym siedzi czterech młodych gości. Mają otwarte szyby i przejeżdżając wychylają się z tych szyb i wydają odgłosy takie jak małpy w stronę mojego męża. No i wiadomo, że to oczywiście nie jest przyjemne, ale od razu, i tak jest prawie zawsze, że na taką sytuację od razu się pojawia kilka osób, Polaków, które podchodzą, dziewczyny lecą łzy i mówi: przepraszam cię, ja cię bardzo przepraszam. Także to nie jest tak, że te sytuacje są zupełnie wyrwane z kontekstu, tylko zawsze jak się dzieje coś złego, to od razu się pojawiają ludzie, którzy to jakoś chcą naprawić, jest im głupio. To przynajmniej jest pozytywne, tak? Tak? Ale rozumiem, że w szkole z dziećmi też nie ma jakichś trudnych sytuacji, tak? Ta, którą mąż opowiedział, właściwie chyba była jedyną. Także powiem szczerze, że przez to, że są w przedszkolu naszych dzieci, w szkole dzieci wietnamskie, jest właśnie trochę dzieci pochodzenia afrykańskiego, to jakoś się ta szkoła już oswaja trochę. Większość nauczycieli też ma wrażliwość i te dzieci, które jeszcze tak reagują słabo,
na mojego męża czy na dzieci, to są zazwyczaj te dzieci, które w domu mają słaby przykład. I po prostu powtarzają to, co słyszą w domu. Na to, co powiedział tata, jak zobaczył w telewizji czarnoskórego człowieka, czy wietnamskiego, czy... Czy macie wrażenie, że przez te kilkanaście lat ta sytuacja się poprawia, pogarsza, czy ona jest na tym samym, czy nic się nie zmienia? Jak to wygląda? Obiecuję, to ostatnie pytanie na ten temat. Ja myślę, że no trochę zmienił, ale to jest, powiem ci, że to jest ludzi, które umie mówić po angielsku. To jest tylko to ludzi, jest po prostu inne. A ludzi, które nie umie, wiesz, dogadać to, albo wiesz, rozmawiać z ludzi po angielsku, to ludzi jeszcze ma dużo problem. Nie wiem, czy... kompleks po prostu? Kompleks. No, to ludzi ma kompleks. To jest dlatego, no czasami jestem gdzieś, ludzie do mnie mówią, ale kurwa, zobacz Murzyn, ale ładnie Murzyn, nie? Ale to jest dla mnie, ja wcześniej nic nie rozumiem, nic nie wiesz, ale ja nie miałem problem, ale teraz no wszystko słyszę, wszystko rozumiem, nawet jak ja chodzę, no zobacz, Murzyn, nie? Ale kilka razy ja mówię, ja stałem, mówię, słuchaj, proszę pana, ja nie jestem Murzyn, ja mam imię. Nawet przychodził do mnie kiedyś, taki facet, mówię, jesteś Murzyn, jestem biały. Ja mówię, nie. Nie mów, mówię tak. No to był taki awantura, ja mówię, kim jesteś nawet? Mów do mnie, nawet ja do ciebie mówię pan, a do mnie mówi Murzyn. On mówi, nie, jesteś Murzyn, jestem biały. Ja mówię, o Matko Boska. No, powiem ci, że coś trzeba zrobić. Bo wiesz, panie, na przykład jesteś Polak, nie wiesz, codziennie ja spotkam nawet małe dzieci, rodziców. To powinno zaczynać przy szkole. Bo nawet małe dzieci na ulicy do mnie mówi, mamo, mamo, zobacz Murzyn. A mama nic nie mówi. No to była taka sytuacja w kościele, że jesteśmy razem z moją rodziną na karuzelę. Ja wiesz, no pomagam moja dzieci, wiesz, budować to karuzelę. A był taki mały, nie wiem, czy chłopak, czy dziewczyna. Powiedział, tatuś, zobacz Murzyn. Ja nie mam po prostu temat z tą moją dziecko. Ja patrzyłem na jego tata, on nic nie powiedział. Mówi, no to dobrze. Zaraz będzie trochę awantura. Ja pytam to o moją dziewczynę, mówię, masz tata? Jak masz na imię? Ja zaczynałem, jak masz na imię? Ona mówi, chyba on, Mateusz. Ja mówię, no okej, okay. Masz tata? Tak. Jak tata ma na imię? Nie wiem. O Piotrek? Ja mówię, nie. Twój tata ma na imię Murzyn. Więc co tata zrobił od razu? Od razu wiesz, on wychodził od razu. Bo ja czekam na reakcję, to wiesz, facet, to będzie po prostu niesamowita awantura. Bo ja nic nie mogę zrobić z tym małym dziecko, nie? Ja chciałem powiedzieć, że to powinno zaczynać w domu, przy szkole, bo wiesz, to zaczyna od małych lat. Bo nawet ja nigdy nie wiem, ja słyszałem rasizmu, ale nigdy nie wiem, co to znaczy. Ale dzisiaj już wiem, co to znaczy, bo ja spotkałem kilka sytuacji, że osoba, której nie znasz, zaczyna, wiesz, do ciebie mówi. Nawet ludzi KFC, tu w centrum, był taki facet, który, ja siedzę z moim kolegą, on przychodził, mówi do mnie, hi monkey. A mój kolega chce, wiesz, zaczyna awanturę, ja mówię, słuchaj, poczekaj. Nie rób nic, ale to jest pełne KFC. Wiesz, jak KFC jest pełne ludzi. Nikogo nie chce nic powiedzieć.
to dla mnie było, ja byłem w szoku. A potem on wychodził od razu i wrócił do nas i powiedział, bye monkey. Zrzuciliście go ze schodów, czy co nam to należało zrobić? Powiem ci, że dla mnie to było trochę śmieszne. Bo ja wiem, że 5 minut ja zabiję to facet. 5 minut. Ale ja patrzę, ja mówię, dlaczego on tak myśli? No to jest dlatego mówię, no dużo ludzi, no jest. Ja nie mówię, że każdy Polak jest tak, nie. No ja mam dużo znajomych Polakiem, bo już jestem Polak. Ale to zależy od ludzi, które spotkałeś, wiesz, ja jestem taka osoba, że codziennie spotkam nowe ludzi. No to jest dlatego ja mam taki, wiesz, mam experience. Doświadczenie. Dokładnie, to jest dlatego ja mówię, ja dużo spotkałem. No. Tak, też chciałem dopytać, bo rozumiem, że pani też mieszka dzisiaj w Nigerii, prawda? Właśnie, to chciałem też zapytać o doświadczenie na odwrót, jakby, to znaczy pani tam. O. Żeby tylko domknąć to, o co zapytałeś, tylko dodam, że w takim mieszanym małżeństwie jak nasze fajnie jest być w domu, bo nie ma rasy w domu. Jak tylko przekraczamy próg naszego mieszkania, to od razu, jakby to jak ludzie się patrzą na nas, jak idziemy ulicą chociażby do spożywczego, to już wiem, już powiedzieć nam coś przypominać, że jest rasa. Że, przy czym to, że się ludzie patrzą z ciekawością, to jeszcze jest okej, okay, mówią, że to nawet lubi, mówią, fajnie, niech się patrzą. Natomiast no inaczej, kiedy ludzie się patrzą z ciekawością, a inaczej, kiedy się patrzą już z jakimś zabarwieniem, prawda? No, czuć i widać, jeśli chodzi o Nigerię. Mieszkaliśmy razem w Nigerii przed 2006-2007 roku na przełomie. Nie dziwię się, że mój mąż nie wie, co to jest rasizm. Bo tam ja byłam zauważana, no tak spontanicznie, bo na przykład jak szliśmy do kościoła w Nigerii, to przed nami jakieś trzy ławki, to były tylko dzieci siedziały i wszystkie siedziały tyle do ołtarza. I wszystkie takie były, patrzyły się na mnie tak. Jak tylko ja się drapałam po głowie, to wszystkie oczy szły w stronę, to co ja zrobię z tą głową? Że, no ale... To nie było dla mnie ani trudne, ani... Pewnie zauważacie, że jak mój mąż opowiada o tych doświadczeniach tutaj, to jest takie emocjonalnie nawet cały czas trudne gdzieś i dla mnie, i dla niego. Natomiast tamte moje wspomnienia, no, nie ma tam nic trudnego w tym. Jak szliśmy ulicą, to też dzieci biegły za mną i wołały biała pani, biała pani. Taka ciekawostka, to jak przyjechaliśmy do Nigerii, to na początku to było dla mnie trudne, bo wszyscy do mnie mówili moja żono, nasza żona albo moja żono. Dlaczego? A teść jak mnie pocałował w usta pierwszy raz, to zaczęłam się niepokoić, co oznacza to nasza żono. No ale okazało się, że to nie ma już żadnych dalszych konsekwencji, po prostu... No to jest tradycja, że jak wchodzę w kulturę nigeryjską, to jestem żoną wszystkich. Tak, kobiet też i mężczyzn. Mhm. Ale w jakimś sensie żoną? No bo to słowo ma jakieś znaczenie, tak? Więc dla nich jakie ma znaczenie? No staje się ich po prostu, staje się jedną z nich. Tak. Nie, to nie ma znaczenia, to tylko tak wygląda, że wiesz, każdy opiekuje, jak ma żona, każdy opiekuje tą żonę. To nie jest tylko moja żona, no wszystko, które ona robi, każdy, wiesz, patrzy, zobaczy, gdzie ona idzie, jak ona źle robi. To nie jest tylko moja, wiesz, problemu, to jest dla każdej. To jest dlatego każdy mówi, moja żona, nasza żona, to jest taki, wiesz, rodzinne
interes po prostu. No tak wygląda. A czy to tylko rodzina tak mówi? Nie. Nie. Nawet znajome, wiesz, przyjaciel. No tak wygląda, ale to nie, że nie ma inne. No. Proporec dzieci. Ja miałem kiedyś taką sytuację w Etiopii na pustyni. Brałem prysznic tak z deszczówki i była w budce, która była z takich przezroczystych desek właściwie, to znaczy takiej konstrukcji, która było wszystko widać. I w momencie się zorientowałem, że w każdej szparze jest dziecko. I się przyglądałem. Gospodarz mi wytłumaczył, że dzieci były przekonane, że bieli ludzie, jak się myją, to zdejmują skórę białą i w środku są czarni, tak jak wszyscy. I chcieli koniecznie zobaczyć, jak to wygląda, jak jestem czarny w środku. Zmieniając troszkę temat, jak waliście na pomysł założenia restauracji? Czyli to był pomysł, czy Polacy, dla Polaka afrykańska kuchnia to jest coś fajnego, czy kojarzy się Polakom z czymś, jak to działa? To nie jest, nigdy nie myślałem. To jest po prostu inspiracja, którą miałem, bo ja kocham piłkę, piłka nożna jest moja życie, pasja. Ale to był moment, że to jest chyba 5 lat temu. Wróciłem do reprezentacji Nigerii, ale nie grałem. To dla mnie był, ja miałem takie, wiesz, depresja, że wróciłem, nie wiem, co mam zrobić. Ja, to jest moment, decydowałem, że już nie będę grać o piłkę nożną. Wróciłem tu po 2010 i nie mam żadnego pojęcia, co mam zrobić dalej. A potem ja spałem, obudziłem, pojechałem do kolega hinduski. On zaczyna to temat w restauracji. Mówi, ale dlaczego nie chcę otworzyć jakiś sklep albo... Ja mówię, nie mam czasu. Mówi, otwórz, bo ja widzę to, że masz to siłę. Ja mówię, nie mam siły na to, bo nie mam czasu. Ja mówię, dobra, wiesz co, ja mam lokal, który ja od razu, jak decydujesz od razu, no to powinno zaczynać to restauracja jak najszybciej. Ja mówię, no dobra, jutro spotkamy, a potem ja zobaczę to miejsce. To było na Rondowie Traśne. No tam pojechałem, zobaczyłem. No od momentu ja przychodziłem w środku, to jest pusta luka. Ja zaczynam patrzeć, ja widzę, no każdej strony ja widzę bar, ale to jest puste. Ja widzę bar, krzesło, gdzie ludzie będą siedzieć, jak to będzie wyglądać. No to jest moment, ja zwoliłem do żony, mówię, że no ja mam taki plan. Ona zaczyna śmiechać. Jesteś chora czy co? No mówię, nie, jestem okej, ale no dobra, pogadamy. Nie? Następny dzień przyjechałem znowu z żona, pokazałem to wszystko, ale problem był, że tam był restauracja na dole, to górę jest pusta. Ale to restauracja ma trochę problem, ale jak nie chciałem robić interes spółka, ale wróciłem i myślałem o tym, ja mówię, że nie. No, zaczynałem szukać nowy lokal, no dostałem to lokal, który jestem teraz na ulicy Andersa, 26. Otworzyłem to drzwi z żoną. No od razu zaczynam mówić, żona to będzie bar. Ona stała patrzy, czy jesteś chory naprawdę, bo nie masz nawet kasa. Ja mówię, wiem, ale słyszysz co ja mówię? Tu będzie bar, kuchnia tam, to będzie tu. Ale no tak było to wszystko. No dzień dzisiejszy wszystko, bo jak ja patrzę, ja widzę to prawdziwe, ale ona to nie widzę. To dlatego ja mówię, że to jest inspiracja, bo ja każdy dzień ja mam pomysł,
które nigdy nie miałem. I jak to wyglądało z pani perspektywy? Ta historia. Ja opowiem trochę o kuchni, jak to wyglądało, bo moja teściowa jest kucharką od 40 lat i mój mąż i jego czwórka rodzeństwa zawsze towarzyszyli w tym biznesie właśnie gastronomicznym. Mama pracowała w restauracjach, gotowała na wesela, pogrzeby dla tysięcy osób na takim otwartym palenisku. Też do takiej kantyny uniwersyteckiej gotowali jedzenie rodzinnie, więc mąż miał pobudki o 4 rano. Z braćmi szli szukać wody w miasto, żeby mama mogła zacząć gotować. Także na początku, jak ten pomysł usłyszał, żeby restaurację otworzyć, jak się to wszystko przypomniało, to tak sam nie do końca był przekonany, ale później się właśnie te wizje mu uruchomiły i, no i doprowadził do tego, że jest restauracja. Jeszcze zanim Państwu dam głos na pytania i na naszych gości, chciałem dodać jeszcze o fundacji. Oprócz restauracji jest również fundacja. Co robi fundacja i jak ona powstała? Stworzyliśmy 2 lata temu fundację. Fundacja nazywa się Porta. Jest to fundacja na rzecz mniejszości etnicznych i społecznych. I tak się właściwie podzieliliśmy, że ja się zajmuję mniejszościami społecznymi. Jak byliśmy w Nigerii, poszliśmy do takiego zaprzyjaźnionego mojego męża, księdza szamana, który powiedział do niego, czy żona była w domu dziecka ostatnio. Ja mówię, no tak, byliśmy w domu dziecka parę dni temu tutaj w Nigerii, ale w Polsce. No, byłam. Mówi, że twoje domy dziecka są twoje. Zajmuj się domami dziecka, pomagaj dzieciom. No i no, gdzieś to było już we mnie, bo to taką strunę poruszyło. Także nawet dzisiaj wczoraj prowadziłam szkolenie dla mam w SOS Wioski Dziecięce. Także jako coach właśnie wspomagam rodziców zastępczych, pieczy zastępczej. Natomiast mąż się zajmuje tą częścią etniczną fundacji bardziej, czyli takimi działaniami właśnie wspierającymi ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski i potrzebują się tu odnaleźć, bądź są już w Polsce, ale się zagubili, bo na przykład zostali pobici, czy mają trudności jakieś duże i wtedy wspieramy, czy tak interwencyjnie bardziej. Rozumiem, aż to podopiecznymi są głównie Afrykanie? Kto jest głównie podopiecznym w etnicznej części waszej działalności? Głównie Afrykanie, tak. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby coś zapytać albo skomentować coś? Kwestie depresji jesiennej na przykład. No i jak wygląda sytuacja najczęściej takich ludzi, którzy przyjeżdżają właśnie do Polski? No po prostu ciekawi mnie, jak sobie radzą tutaj. Czy, no bo raczej słyszy się, że zazwyczaj są jakieś problemy. Czy oni się jakoś odnajdują tutaj jednak i my tylko słyszymy te złe wiadomości, czy... Chyba z pół roku temu żeśmy tak z mężem rozmawiali i tak wiecie, w związku jak się ludzie odkrywają nawzajem, jakieś pytanie przychodzi. Zadałam mu pytanie, czy kiedyś w życiu głodowałeś? Powiedział, że tak. Zapytałam go, to było w Afryce? On mówi, nie, w Polsce. I tak wyglądają początki, że można przyjechać do bogatego klubu na kontrakt, a w kontynuacji tej historii doświadczyć głodowania. No i wielu Afrykańczyków przechodzi przez taki naprawdę bardzo, bardzo trudny okres szkoły życia, zanim jakoś staną na nogach i mają właśnie polski dowód, pracę. Może ty coś jeszcze powiesz? To jest ciekawość pytanie, ale powiem ci, że ja to jest dlatego jeszcze jestem tu w Polsce, bo ja widziałem dużo, nawet ja już nie gram,
piłka nożna, której ja kocham, to jest dlatego jeszcze jestem tu, bo ja wiem, że jeszcze mam, nie wiem, czy mam powiedzieć, czy wizja, czy pasja, albo droga, które ja jeszcze nie wykończyłem. A pytanie jest tak, co to jest? Jak chcę wymienić, nie, to będzie trudno, ale jak chcę wymienić dużo ludzi, jak ludzi myślę, myślenia dużo ludzi, bo dla mnie ja tak robię codziennie, bo ja rozmawiam z kilka ludzi, ja powiem kilka sytuacji, jak ludzi powinno myśleć, bo czasami ja nie wiem, dlaczego tak jest. No, mieliśmy tyle problemów, nie tylko ja. Dużo ludzi tak miał, jeszcze będzie miał codziennie, bo nawet ja powiem ci, że na urzędu wszędzie biuro, a ludzi siedzi tam, nie wie, co on albo ona ma zrobić. Ale nikogo, wiesz, co jest problem tu w Polsce? Ludzi nie chce powiedzieć prawdę. A ludzie widzą, ale nikogo nie chce mówić. A każdy mówi, a no dobra, no to jest Polska. To nic nie wymieni. To jest dlatego tak jeszcze jest. Mów, że to nie jest dobrze. To niedobre. Albo czasami jest ludzi, to jest białe albo czerwone. Wiesz co, niestety, mów, że tak albo nie. Ja byłem na sytuacji, że ja przychodziłem do urzędu, ja chcę załatwić sprawę jakiegoś papieru, a to pani mówi, że ja nie mogę. A drugi pani mówi, że a kto powiedział, że nie możesz? Masz dowód? Tak, proszę, możesz. A trzecia osoba mówi, że ja powiem ci, że nie wiem. Ale to jest ludzi, które pracują. To jest ludzi, które powinno pomagać ludzi. To jest problem. Ale są takie ludzi dużo, które decyduje, to nie jest polskie prawo. Ludzi siedzi, to jest mój wybór. Dzisiaj ja żadnej osobie nie dam to papieru. Papiery, które powinno mieć, to jest tylko papier. Nie, proszę pana, to będzie trwać dwa tysiące albo dwa miesiące. Po co? Mówi, że to jest biurokracja. Dla mnie to jest... To nie jest normalne. A to jest dlatego ludzi czasami tak myślą. Dlaczego jesteś biały? Dlaczego jesteś czarny? Bo dla mnie nie ma znaczenia. Ja zostawiłem mój dom, który jest Afryka, ja przyjechałem tu, ja chcę budować nowe ludzi. Nowe znajoma, nowe, wiesz, rodzina, wszystko, które ja budowałem nawet. No to jest dlatego, twoje pytanie zależy od ludzi, bo ludzi jeszcze nie chcę otworzyć. Bo czasami ja pytam ludzi, dlaczego walczyć drzwiami? Drzwi powinno być otwarte, a to jest serce. Jak masz zamknięte serce, to jest dlatego dużo ludzi nie jest zadowolone. Światło, masz wszystko, samochód, kasa, wszystko, ale on albo ona nie jest zadowolony. Ludzi w Afryce nie ma świat, nie ma woda, nie ma samochód nawet, nie ma jedzenia, ale ludzi jest po prostu zadowolony. Nawet ja mam takie problemy, pytania codziennie, że Polacy pyta mnie, ja mam dużo znajomych, dlaczego, że ja śmiecham codziennie. Proszę pana, dlaczego jesteś zadowolony? Ja mówię, że jestem zadowolony, bo ja żyję. Ale dużo ludzi to nie wie, dlaczego tak jest, ale no, to jest prawda. Jestem zadowolony, bo ja żyję. Ale ludzi w Polsce jeszcze jest takie, wiesz, zamknięte, nie,
ludzi nie chce śmiechać, jak śmiejesz, a ludzie tak patrzą. Chyba on nie jest normalny. To jest problem. Bardzo dziękuję. Myślałem o tym, bo akurat piszę o tym książkę, teraz mogę Państwu podzielić, dlaczego Polacy są tacy nieszczęśliwi i smutni. I postanowiłem podejść do tego problemu. Zawsze nurtowało mnie to pytanie, że do Afryki między innymi. I zawsze mnie to uderzało właśnie, to co Pan powiedział, że ludzie, którzy są bardzo biedni, żyją w bardzo złych warunkach, są jakoś w ten sposób bardzo zadowoleni z życia. I później tu przyjeżdżam do Polski, wysiadam z samolotu, natychmiast wszyscy są smutni. I trafiam na przykład do mojego znajomego, który właśnie kupił sobie luksusowy samochód, kolejny, bo jest bardzo zamożnym człowiekiem. I jest nieszczęśliwy, on siedzi w tym samochodzie, jest nieszczęśliwy. Pytam się, no ale to dlaczego jesteś nieszczęśliwy, skoro właśnie zrobiłeś sobie dużą przyjemność, zmieniłeś drogi samochód na jeszcze droższy samochód. A na co mówi, no ale to nie jest taki model, jaki chciałem. I to jest coś absolutnie, absolutnie niebywałego. Jest taka piosenka Kazika, Cztery pokoje, już Państwo znacie, jest tam taki moment, w którym on śpiewa, dlaczego Polacy są tacy smutni, to dlatego, że nie ma słońca, a lato nie bywa gorące. Nie wiem, gdzie. I ciągle pada i pada i pada i pada na ten kraj w środku Europy. Ja nie mam nowego klucza, natomiast wiem, że jest to zjawisko bardzo głęboko historycznie osadzone. To znaczy ogólne ponuractwo i burowatość to przynajmniej od XVIII wieku powszechnie tutaj to mi pisano i zauważali to przybysze do Polski też tak, że niezależnie od sytuacji życiowej Polacy są jakoś nieszczęśliwi. No, przez długi czas uważano, że są nieszczęśliwi, bo jest źle, bo są zabory, wojny, okupacje, komunizm i tak dalej. Ale w tych krótkich okresach, kiedy tego nie było, to jakoś się nic pod tym względem nie zmieniało na lepsze. Przepraszam, ta dygresja, akurat bardzo bliski był mi to problem. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś zapytać naszych gości? Chciałem tylko dodać, że mieliśmy to spotkanie z Senegalczykami. I oni znowu tak nas ocenili, że gdzie byśmy nie byli, to było dla nich dziwne i szokujące, że gdzie by Polaków nie spotkali, gdzieś na zachodzie, to zawsze Polacy mówią, a u nas, a u mnie, a ja, cały czas przede wszystkim siebie stawiają. Nie tam, gdzie są, nie innych ludzi, tylko siebie. To, tak jak Pan mówi, jakieś historyczne tutaj, tak, nuty, gdzieś tam Pan odkrywa, że to jest uwarunkowane, to tak się zastanawiam, ta homogeniczność, tak, do 89 roku jakoś to się nie może podtrzymała. I stąd może są jakieś, mówię, no jeszcze takie problemy, ale obiecujące jest to, co Pan powiedział i co widać na ulicach, że te dzieci, dajmy na to, nie widzą takich różnic i obojętnie, kto jaki kolor skóry by nie miał, to one się tak samo uśmiechają, czy do żółtego, czy do kogoś o czarnym kolorze skóry, tak? Nie widzą tych różnic. Także to, co Pan robi, studenci przecież przyjeżdżają, bo tutaj już rozmawiali, mówię, z jednymi młodymi ludźmi, to okazuje się, że ta otwartość i ten kontakt, ten poznanie z innymi osobami przełamuje te bariery, stereotypy. Także myślę, że ten wygląda. Problemem jest to, że wciąż, nie wiem, czy Państwo wiecie, Unia Europejska prowadzi takie statystyki pod względem tego właśnie, ile jest ludzi z innych narodowości żyjących w danym kraju i Polska jest wciąż w zasadzie jednym z ostatnich w Europie. Kraju, gdzie jest ta homogeniczność jest największa i to jest wciąż, tak, ten czynnik chyba bardzo mocno wpływa. Parę dni temu Ipsos opublikował wyniki badań prowadzone w kilkudziesięciu krajach świata, które pokazywały rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym, a tym, co ludzie myślą o swoim kraju, w bardzo różnych kategoriach. I to dotyczyło bezrobocia na przykład. Tak? Z tych badań wynikało, że Polacy są przekonani, że bezrobocie wynosi 40%, podczas gdy naprawdę wynosi, no zależy jak liczyć, tak pomiędzy 8 a 10. I takich różnic było dużo i jedna z nich dotyczyła tego, ilu jest obcokrajowców w Polsce. Było pytanie.
faktyczny wynik jest, nie pamiętam, około 1% czy coś takiego, znaczy obcokrajowców, w tym sensie ludzi, którzy nie byli urodzeni w Polsce, tak? Natomiast... Imigrantów, tak. Imigrantów. Przepraszam, pani ma rację, tak, to było pytanie imigrantów. I z tego, co sobie przypominam, Polacy powszechnie uważają, że jest 15%, tak? 14,6, ja już zapamiętałem. Więc... Zresztą to niesamowicie wyszło to, że wszystkie kraje, w którym bardzo upolityczniona jest kwestia migracji, czyli Francja, Włochy chyba, i Grecja wskazała z krajów europejskich na najwyższe procenty. Tak, ale fakt, że ktokolwiek może myśleć, że w Polsce jest 14% migrantów, wydaje mi się tak zupełnie oderwany od czegokolwiek, jakiegokolwiek codziennego doświadczenia, że ja miałem kiedyś taką sytuację w Polsce, miałem mój czarnoskóry przyjaciel, byliśmy razem na Mazurę i on, ja nie jestem przez żadnej religijny, on chciał pójść do kościoła, ponieważ jest wierzący, więc poszliśmy do kościoła, pewnie do wiejskiego kościoła na Mazurę. Jak byśmy weszli do tego kościoła, to ksiądz nagle przestał mówić, po prostu się zawiesił, tak, nie pamiętam, przed otwartymi ustami, ale po prostu go zatkało i wszyscy się odwrócili, prawda, w naszą stronę i przez dłuższą chwilę panowała cisza, a potem się jakby odwiesiło, jakby się włączył z powrotem, jakby się nic nie stało, zaczął dalej prowadzić mszę. Więc i ci sami ludzie, którzy w ten sposób reagują na widoki jednej osoby o innym kolorze skóry, myślą, że jest ich w Polsce 15%. To jest to coś dla mnie kompletnie nie... znaczy bardzo trudnego do wytłumaczenia. No, ja chcę to powiedzieć, bo nawet w Nigerii ja słyszałem to słowa cicho pierwszy raz w Nigerii, chyba 25 lat temu. Ale powiem ci, że w Nigerii ludzi, którzy tam mieszkają, myślę, że Polska jest taki kraj katolikiem, że wszyscy jest anioł. Powiem ci, księdze. Ale no tak, bo wiesz, ja słyszałem to cicho, nawet nie wiem, co to jest. To jest ksiądz, który był tutaj w Polsce. On wrócił do Nigerii. Wiesz, on rozmawia z ludźmi i mówi, że w Polsce, ale nawet nie wiem, gdzie jest Polska, nie? On mówi, że w Polsce ludzi, jak ludzi chce powiedzieć szoto, cicho. Ale każda osoba ta zaczyna to, wiesz, używać. Cicho. Ale no, ja przyjechałem tu nawet w kościele. To jest problem. To jest kraj. Jan Pawła II pochodził, każdy patrzy na Polce, że powiem ci, że każda osoba jest anioła, ale to nieprawda. Nawet w kościele byliśmy kiedyś, to był tak, babcia siedził koło mój samochód. No, po kościele wróciłem do samochodu, ona zaczyna awanturę, zaczyna do mnie mówić. Dlaczego tutaj parkowałeś do samochodu? Hello. Ja mówię, nawet ja zaczynałem dzień dobry, bo to jest szacunek Afrykańczyków. No ja, tutaj ja widziałem, że nawet dzień dobry to jest po prostu inny temat. No w Afryce ludzie ma to szacunek, to wiesz, dorosło, wiesz, jak ja widzę babcia albo dziadek, dzień dobry. Albo nie wiem, jak to powiedzieć, ale tu nawet jak ja mówię do ludzi dzień dobry, nic nie mówię. To babcia zaczyna to, że mówi, dlaczego tu parkowałeś, to nie wolno, nie wolno. Ja mówię, okej, no dobrze słyszałem. Ona mówi, nie słyszałeś, a nie, dlaczego? Ja pytam, dlaczego? Ja mówię, no dobra, sorry, jadę, już nie wychodzę. Więc co ona zrobił? No, zapaliłem samochód i ja mówię, do widzenia, proszę pani. Ona mówi, ale to jest kościół, nie? Ale dla mnie to było śmieszne, ale mówię, to jest osoba, która skończył teraz w kościele,
i powiedział parę razy moja wina, moja wina, moja wielka wina, a potem no, znowu wina, nie? Ja już mam czyste konto. To jest dlatego ja mówię, że nawet wszędzie spotkałem z Polakiem, ale powiem ci, że Polakiem, który jest inny w kraju, ma inne myślenie. Bo ja spotkałem Polakiem w Londynie, w Stanie, w Włochę. No, a każdy dla mnie nawet, ja jestem w szoku, że on albo ona jest Polak. Bo zupełnie inny człowiek. Bo ja zaczynam mówić po polsku trochę, które umiem mówić, a każdy mówi, że to nieprawda. Ja mówię, że jestem Polak, nie, to nieprawda. Nawet Stanie, pamiętasz tą sytuację, że jestem nad morzem z żoną, z dziećmi. Nawet nie zwróciłam uwagi, że ludzi prawa, lewa strony jest, każdy jest Polak. Ale to jest ludzi, które mieszka tam, w Miami, prawie 15-18 lat. No, ja zaczynam, wiesz, rozmawiać z moim syn po polsku. Alec, wracaj, chodź tu. No, ja widziałem, że każdy tak patrzy, ja myślę. Źle ubrałem, czy nie wiem. Ja pytałem, czy źle wygląda, zapytałem, że źle wygląda, ona mówi, że nie, dlaczego by nie. Ja mówię, no patrz, no dlaczego ludzi tak. Ale to jest stare, to nie jest w Polsce, że jestem jedyny czarny skóra, nie? Ale ja nie wiem, że każdy jest w szoku, że czarny skóra mówię po polsku. Przychodzi do mnie tak facet. No ja widzę, że on do mnie przyjdzie i no, on jest po prostu w szoku. On tak. Ja mówię, no dobrze, no proszę. On do mnie mówi, przepraszam, słyszałem, że pan mówi po polsku, to prawda? Ja mówię, no to prawda. On mówi, nie, to niemożliwe. Ja mówię, proszę pana, to wszystko jest możliwe. Jestem Polak. On mówi, nie, proszę, nie zabij mnie. Ale mówię, to niemożliwe, bo 20 lat temu, kiedy on jeszcze tu mieszka, że nie ma żadnej czarnej skóry. On jest w szoku, że ja nawet mówię po polsku. Ja mówię tak. On mówi, dlaczego jesteś tu? Ja na wakacjach. A to pan robię w Polsce, że wjechał na wakacje w Stanie. Ja mówię, że jestem piłkarzem, ale no przyjechałem z rodziny. Dla niego to jest po prostu, no to było po prostu inny świat, bo nie wie, że to jest prawda. Że ja mówię po polsku, ja mieszkam w Warszawie, ja przyjechałem na wakacje, nie? Ale powiem ci, że coś trzeba zrobić. Ja pracuję na to, że robimy trening i hate crime, coś tam, bo ja wiem, co mam powiedzieć, ale dużo ludzi nie wie. Dużo ludzi nie wie, gdzie nawet ma zaczynać, dużo ludzi nie ma nawet papieru, wiza albo nie wiem, cośkolwiek, nie? Ale to jest dużo problem. 12 lat temu do dzisiaj powiem ci, że to wymienił 20% albo 30%, bo ja już nie gram, to jest dlatego, ja nie słyszę to codziennie, bo nawet na boisku ja słyszę to prawie codziennie. Jak jadę, a ludzie do mnie mówią, małpa, nie? Czasami drugi zawodnik do mnie mówi, czarnuchu. To jest taki, wiesz, codziennie, jak nazywa, rytuły, nie? To jest dlatego ja mówię, że coś trzeba zrobić. Ale nie wiem jak, ja robię moja strona, którą ja mogę zrobić z kilka kolegów i dużo Polakiem, na przykład Jacek Pu. Polski.
Pulski. Jesteśmy razem, on ma fundacja, jak się nazywa, Nigdy Więcej. Pracujemy razem. Ja myślę, że będzie dobrze, ale nie wiem kiedy. Dziękuję bardzo. Myślę, że tym optymistycznym jednak wnioskiem zamkniemy nasze spotkanie dzisiejsze. Dziękuję Państwu bardzo, że przyszliście. Dziękuję przede wszystkim naszym gościom. Dziękuję. Jeszcze bardzo prośba. Zapraszam, bo mamy kilka jedzenia afrykańskich. Nasza restauracja. Zapraszam.